Cześć wszystkim, z tej strony Arek i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19. W kolejnym odcinku na mojej mapce, dzisiaj w końcu troszeczkę więcej zmian, coś tam porobiłem na tej mapce. Będzie mi towarzyszył kaczor w tle. Siema, siema. Myślałem, że dokończysz. Kurczę, witam. Tak. I dzisiaj, jak widzicie, od razu zaczynamy sobie tutaj z wnętrza tukańca. O kurde, jakiś dziwny kaczor. Co to było? Moje krzesło. Tak, tak. Ja ci wierzę. Zaczynamy sobie tutaj z tukańca. Znaczy teraz już z niego wyszedłem w sumie. Jesteśmy na nowej części mapy. Dla osób, które były na live, no to będą wiedziały, o co chodzi. Ogólnie jest pochmurno, więc nie wiemy, czy za chwilę nie będzie padać. I tak, pokrótce wam wytłumaczę tylko, o co chodzi. Tam też dalej stoi, nie wiem, czy go będzie stąd widać, ciągnik do odwozu. To jest Deutzfahr z jakąś metalteżką. I tutaj mapa się pierw kończyła, ale uznałem, że dziś trzeba zrobić skup, więc powiększyłem mapę troszeczkę, przedłużyłem tutaj tą drogę. Jedzie się przez kawałek takich krzaczorów. Chcieliście większe pola, więc kaczorów. Proszę bardzo. Krzaczorów. Tu jest jedno większe pole, tu jest drugie. Miały być całością, ale stwierdziłem, że je podzielę i jak ktoś sobie kupi dwa, to dopiero sobie połączy. Tu jest łąka. Tutaj jest kolejne pole tutaj. I na nim właśnie mamy rzepak, który będziemy sobie kosić. A z racji tego, że troszeczkę zatęskniłem za takimi żniwami, jakąś większą maszynką, ogólnie za żniwami, ale to za chwilę wam wytłumaczę, to sobie właśnie tukańcem pokosimy. No to co, siadamy i wjeżdżamy. Odpalamy! Sobie. Tak, ale się zajebiście kosi, ja pierdzielę. Tak. Wjeżdżamy, już sobie tutaj zrobiłem taki testowy przejazd, czy wszystko ładnie działa, czy dobrze poustawiany kombajn jest. No i tak, dlaczego mówię, że zatęskniłem za żniwami? Bo to widła niżej. No one strasznie są. Znaczy ja wiesz, tak przeważnie gdzieś tak jak bizonem kosiłem rzepak, coś w farmingu, to się podnosiło do góry, ale tutaj widzę, że on mega wysoko podnosi. Znaczy troszeczkę powinny nagarniać, nie? Jaka jest przystawka. O. Trochę bliżej raty tego i wtedy... O, patrzcie. Jest hit. I... Tłumaczyłem to chyba na live'ie. Wydaje mi się, że my teraz w realu na naszym gospodarstwie większość pól podawaliśmy w dzierżawę, bo nie było opłacalne gospodarstwo i tak brakuje mi żniw. Już kurde, widzę, wiecie, te wszystkie kombajny, mniejsze, większe, starsze, nowsze i tak mówię, kurde, brakuje mi żniw, nie? Pierwszy raz jest taki rok, że nie ma żniw i smuteczek tak trochę. Tam tylko bo jakieś... zboża nie macie już w ogóle, tak? No czy mam jakieś tam kawałki takie koło domu, ale to wiesz... To jest... Rotacyjną będziecie kosić. Nie, wujek skończył siebie, bo na razie mu się kombajn popsuł. To myślę, że wiesz, że tutaj podjedzie, to i tak będzie takie tylko o tyle, że dla kur czy coś. Ale no, takich wiesz, brakuje mi żniw, że się wiesz, jedzie na pole, kurde, czekasz aż tam ci nakosi. Później wiaderkowanie. Takie zawsze mi się nakarzyło właśnie z tą porą. Potem Jakubos musi w akcję wejść. Wie, tak, wiaderkować. Trzeba wiaderkować. Tak więc no, nie. U mnie jeszcze żniw nie było, ale nawet jak będą, to tak jak usłyszeliście przed chwilą, będą to takie o, tyle, że będą. To się na jedną przyczepę zmieści, więc... A u ciebie, Marcin? No, u nas jeszcze nie ten. Mieliśmy dzisiaj kosić, ale... Nie da rady, bo ze względu na pogodę jest u mnie, nie wiem, napiszcie ludzie może w komentarzach, jak u was żniwa daleko stoją. Właśnie. Ale na przykład u nas no, nie ma pogody cały czas i tutaj ci, co mieli jęczmień o zimę, czy tam jakieś rzepaki, to jęczmień o zimę to tam pomucili se ludzie, bo to wtedy jeszcze fajne pogody były. Mhm. Rzepaki to w sumie tak połowa stoi, połowa skoszone. I no, komuś tam udało, to skosił, no i tak stoi sobie teraz te zboże i ogólnie te rzepaki, kto nie zdążył skosić, to też stoją. U nas już powiem ci, to niektórzy już pokończyli, na przykład ostatnio spotkałem wujka w sklepie. Swoją drogą nie poznałem go, bo był w maseczce, tak. Stoję w kolejce, stoi przede mną jakiś taki starszy facet, tak się patrzy, nie? Mówię, co jest, odwracam wzrok, wracam wzrokiem z powrotem, on się dalej patrzy. Tak kiwnął głową, cześć, dopiero po głosie poznałem, mówię, o wujek, nie poznałem, mówię, kompletnie przez tą maseczkę. No i tam pytam się w ogóle, bla bla bla, jak tam żniwa. Mówi, że już skończone, że właśnie wczoraj skończył. A miał farta, bo tego dnia właśnie
pokropiło trochę, co go spotkałem, więc akurat idealnie się wyrobił. Wcześniej mu... O, jak oglądaliście odcinek, to sobie rekordem niebieskim tam na kołszki map kukurydzę kosiłem, to tam mówiłem właśnie, że u jednego z moich wujków kosił rekord zawsze, niebieski. To właśnie u niego, ale już od bodajże 2 lat on ma swojego. Kupił sobie z 90 roku bizonka. 56. No i tam jakoś bezawaryjnie mu przebiegły żniwa w tym roku, szybko skończył. I to jest właśnie ból, który... No? Dwóch wujków masz, którzy mają kombajny. Znaczy, tak. Jeden właśnie ma bizona. Ale on raczej nie kosi, wiesz, na usługach. On tam raczej u siebie. No i kawałek by miał, żeby tutaj przyjechać do nas na te nasze kawałki. Wątpię, żeby mu się chciało bizonem tu wpychać. Drugi ma Fara M750. Czy mam jeszcze jakiś wujków z kombajnami? Dalszych pewnie jakiś tam mam, ale to raczej taki, wiesz, rodzina na papierze tylko, jak to się mówi. Ta woda po kisielu. Tak. I to jest właśnie ból, ludzie, jak się nie ma swojego kombajnu, nawet małego. I tak ostatnio Marcin właśnie pokazywał jakieś różne tam ogłoszenia kombajnów. Czyli, no, kaczor tutaj obecny, jakby ktoś nie wiedział. I Marcin, opowiedz takie twoje 3 kombajny, które powiedzmy byś sobie kupił, jakbyś miał 30 tysięcy. Co to by były za kombajny? 30 tysięcy? 30 tysięcy, wygrałeś, kurde, nie wiem, jakąś tam piątkę dużą w totolotka i chcesz kupić kombajn. Ale co? Zależy, bo jakbym miał dużo pola, to bym celował tak minimum 130 hektarów, jakbym miał, to bym celował albo Class Dominator 66, bo wiem, że idzie go wyrwać w tych 30 tysiącach, ale to jest, wiesz, tu chodzi o kupne samego kombajnu, to co potem bym włożył, to tam nieważne, nie? No tak. No to Class Dominator, ale obstawiam, że z 10 tysięcy na niego by trzeba było na dzień dobry włożyć, takiego za 30. Bizon Z56, ale już żeby miał kabinę, jakąś lepszą. Nie te starego typu, tylko jakiegoś naglaczka nowszego. Myślę, że byś znalazł sieczkarnią. Tak, myślę, że coś by szło znaleźć. Albo trzecia opcja to... Nie wiem, może Volvo Active 1130. A to o takim nie słyszałem, powiem ci. Taki malutki, no on tam ma 3,2 chyba metra header. Ma, jest taki, no, dosyć taki zabudowany i ma w sumie miejsce kierowcy od boku. Bardzo fajny kombajnik, taki też tam dosyć dużo wchodzi. Nawet w sumie nie wiem, czy nie jest bardziej... no ewentualnie zamiast tego Volvo to jakiś, nie wiem, Class Mercator. Albo John Deere jakiś starszy, typu 930. Ja tak ogólnie tutaj jadę dopiero drugi przejazd z tym Tucano i pomimo, że to pole się nie wydaje jakieś wielkie z drogi, to zobaczcie, ja mam 7,70 tutaj w tym Tucano. Minęła już chwila, aż sobie trochę pogadaliśmy, a ja dopiero zacząłem tak naprawdę drugi przejazd. Ono, to pole jest jakieś dziwne, ma taki kształt, jest w dziwnym miejscu, że ono wydaje się o wiele mniejsze niż w rzeczywistości jest. No, i kontynuując, no gdybym ja miał 30 koła, przypuśćmy, i kombajn kupić. Jestem ciekaw, czy bym jakiegoś fajnego rekorda dostał w tej cenie, wiesz? A nad rekordem też się zastanawiałem, ale nie wiem właśnie, czy by... Nie wiem, czy... coś się udało wyrwać. Bo na przykład, gdybym miał wybrać w gównianym stanie 56... Sorry, w dobrym stanie 56, a w gównianym stanie rekorda, no to bym walał też zwykłego, nie? Zwykłego bizona, ale jakby tam jakiś był, trafił się fajny do tych 30 rekord, no to oczywiste jest, żebym go wybrał. Też właśnie ja, chyba jakiś Mercatorek 75, coś takiego. Tak, bo 60 to jest za stary, to jest... No, 75, on jest naprawdę już spoko kombajnem. Pozdrawiam mojego kumpla Marcela, który miał chyba go przez rok czy półtorej, sprzedał teraz. On co roku kombajny zmienia. Pozdrawiam. Albo Bizona Amerika na przykład. Tak, no właśnie, o nim mowa. Miał chyba 3 lata temu Bizona Amerikę. Mam dziś zdjęcia nawet tego kombajnu. Nie wiem, czy Marcin ci je pokazywałem kiedyś. Pokazywałeś mi. Pokazywałem. Kiedyś. Później właśnie sprzedał tego Bizona Amerikę, bo stwierdził, że był za duży tam w bramę, się nie mieścił, a nie chciał na wózku targać. Kupił właśnie Mercatora, chyba Mercatora 75, tak mi się wydaje. I teraz go sprzedał i kupił sobie Deutz Fara, czekajcie, aż na fonie sprawdzę, wam powiem, bo wiem, że Deutz Fara jakiś, czerwony z kabiną. Zaraz wam powiem, jaki to był.
2685. Deutzwar 2685. 420 w kosie. Więc w sumie tyle samo co Bizon, więc tak. Może bramę poszerzyli. No ciekawe. A trzecim kombajnem, bo tak w sumie wymieniłem Mercatora i Rekorda tylko. Do 30 koła. Ciekawe, ile te ceki stare chodzą. Ale nie, to raczej tutaj. Nie, droższe. Do 30 byśmy się nie zmieścili. Nie. Nawet w tych małych tecekach. Jakiś Clayson może, nie? Oglądam prędzej, właśnie. Prędzej Claysona. Oglądam też z ciekawości ogłoszenia rolnicze. Tak, z ciekawych kombajnów to widzę na przykład John Deere 975. Mhm. Ale tutaj jest, myślę, problem z częściami i z tym. Z Mercator. A weź wpisz sobie, bo kiedyś kosił u nas taki John Deere 330. On chłopie, czaisz, że musiał mieć otwartą rurę, bo on nie miał tak jakby, wiesz, zatyczki żadnej do zbiornika. I zanim jeszcze w ogóle nasypał, już musiał otworzyć rurę, żeby ona, wiesz, zadziałała, powiedzmy, jak takie zamknięcie zbiornika, żeby się nie wysypywało tak, z niego. Tak. Mega dziwne to było. Ja wiem, on tam też był bardzo, bardzo wąski. On miał 3 wytrząsacze. Ale kosi. Ej, New Holland jest za 30 tysięcy. Jaki? 80-50. Clayson to jest jakiś, czy po prostu taki ma ten? No nie, 80-50 po prostu. To nie wiem, jaki to jest. To jest taki... Aż sobie wpisz. O kurde, jakiś tutaj... Pesz jest, patrzcie, nie zauważyłem. Jakiś rośnie, kurde. O, Volvo 1150, też fajny. Volvo Overum Active. Volvo chyba tylko jeden kombajn w życiu widziałem. Nie wiem, czy go jeszcze ci rolnicy mają. No, u których właśnie go widziałem wcześniej. No ale... Z kombajnów takich, co widziałem w tym roku... No to oczywiście Bizon. To jest chyba... element polskich żniw, który co roku był, jest i będzie. Widziałem tu Kano 420, nie wiem czy nie dwa nawet, bo się tutaj... Jeden to wiem, że właśnie 420 jest, jak kiedyś pamiętacie, był taki vlog na moim kanale właśnie z czerwonym bizonem, to właśnie on sobie, ten gospodarz, sprzedał tego bizona, kupił sobie tu Kano 420, tam chyba z headrem 540. To tego właśnie widziałem. Widziałem też jakiegoś starszego NH, tylko nie pamiętam kompletnie oznaczenia. I jeszcze... Czekajcie, co to? Co to ja widziałem za kombajn? Tak ostatnio jak jechałem, pamiętam, samochodem. Kurde, coś to jechało. A, CX-a. IBS-a. Dobra, to już chyba wszystkie. Ej, kurde, naprawdę te Volvo to by... Ci ludzie dziwią, że ja... Mogą się ludzie zdziwić, że ja tak bardzo propsuję te kombajny. Ale to, to są kombajny. Chyba, jeżeli chodzi o kombajny dla, przeznaczone dla małych gospodarstw, to są chyba najlepsze kombajny, tak z tego co tu widzę. Bo jest tak. Kombajn Volvo Overum Active 1150, co nie? Mhm. Tam 1150. Bezawaryjny czterocylindrowy silnik Perkins w nim siedzi. Wiadomo, Perkinsa silniki są bardzo oszczędne. 3 metry header. Już fabrycznie wyposażony w wentylowaną kabinę, w sensie z nawiewami, ze wszystkim. No, to mówił ten. Mówił nam ten kaczor właśnie typ od tego BS-a, jakiś czego miał. Raz gdzieś mu się klimatyzacja spierdziliła. Mówi, Jezu, jaka to jest katorga, nie? No tak. Kombajn bez klimatyzacji. Na hydrostacie jest już. O. Taki malutki kombajnik. Czekaj, jak on się nazywa? Sobie wpiszę. Volvo Active 1150. Już, wpisuję. Teraz tutaj dobrze, kosze, dobrze. Active wszędzie przez V, nie? Na końcu. No tak, tak, domyśliłem się. 1100... 150. 1150. To jest w zasadzie to samo co 1130. Ale... O, czekajcie, bo się tutaj tukaniec napełnił. Ruła się otworzyła. O kurde, to już jest duży. Czyli duży, no 3 metrowy. Ale wiesz, porównując do tych wszystkich Volvo BM, które tam gdzieś wcześniej pokazywałeś, to już jest spory. A. Już taki, wiesz, zabudowany jest, o to mi chodzi. Taki ma kształt kombajna.
troszeczkę większy jest od tego właśnie 1130, co pokazywałem. Mhm. W sensie też taki zabudowany, też ciekawy kombajnik. Tutaj ludzie ogólnie skup będzie na mapie właśnie w tym miejscu, jakby tak ktoś jeszcze się nie domyślił. Lecę pociągnik z przyczepą. No mów, Marcin. Co roku w żniwa, nie wiem czy ty też tak masz, ale mam taką fazę, że se kombajny oglądam. No tak, to jest... W sensie tak, żeby se do samej uciechy patrzenia na te kombajny. Przez cały rok o nich nie pamiętam, teraz? Ale... Wybacz. Spoko. Mówię, przez cały rok nie pamiętam ich, a... Przychodzi czas żniw i siedzę i przyglądam cały czas, oglądam kombajny. Tak, a to jest Marcin, no mówię, no tak samo masz jak ja, że... Kurde! To mnie denerwuje zawsze. Cały dzień nikt potrafi do mnie nie dzwonić, ale jak nagrywam odcinek coś, to albo jakieś powiadomienia, albo coś. Masz tak samo jak ja, czyli właśnie no, ten ból, że nie ma się kombajnu i tak człowiek szuka, kurde, co to by... Fajnie by było, jakby ten był na przykład, nie? I przeglądasz te wszystkie ogłoszenia. Wiesz, to nie chodzi o to, ale tak po prostu ja tak mam, że wiesz, że... Ja lubię. Tak jak ci mówiłem wczoraj, że... Po prostu... Tak naprawdę jaki by nie był, ale aby swój, nie? Ale fajnie jest popatrzeć, no, za ile chodzą i w ogóle. Oj, widzicie, teraz się ludzie tędy jedzie. Tu jest ja taki lubię, przesmyk. To są interesujące, ładne maszyny. Mhm. Zawsze mnie jakoś... Ja znałem w ogóle kolesia kiedyś. Poznałem. Co... On jest pasjonatą, w sensie jeździ na zloty jakieś tam starych kombajnów, co są organizowane i w ogóle... No ma takie hobby właśnie, że... Bardzo podobają mu się kombajny. Nie jest żadnym rolnikiem, ani go rolnictwo za bardzo nie interesuje, tylko go interesują kombajny, nie? Fajne maszyny, ciekawe. Ja zawsze... Kombajny to są chyba moje ulubione maszyny rolnicze. W kombajnie to tak wiecie, jak się kurde... No! Gorąca linia. Dokładnie. O! No i teraz tak, nieodebrane połączenie, oczywiście. Widzicie ludzie, jakie poświęcenie? Nie odbieram telefonów. A ładny rzepaczek. Nie, to Tucano mega spoko zrobili. To jest jeden z najładniej wykonanych kombajnów, jeśli nie najładniejszy, jaki Giant zrobił. Bardzo fajny, no. Tutaj dokładnie wszystko, podoba. Te kable, kurde, nie kable, różne. Ale Marcin ma lepszy, nie? A jak? Zobaczycie go u Marcina na kanale. Jak Marcin... Jak ogarnę w końcu ten program do renderingu, bo naprawdę to jest porażka. Żeby nie było żadnego dobrego programu, to jest... Dzisiaj się przysiądę, nie wiem, najwyżej... Jak nie będzie, to choćby w Windows Movie Makerze, ale zmontuję w końcu filmik, który... Coś znajdziemy, Marcin. Pójdę zaraz po nagraniu odcinka, dam kurokom i ci poszukam czegoś. Może nawet historii nie, będę miał tam i stąd problem. Nie wiem, mogę teoretycznie mogę wziąć ten sam program, co ma Riot, nie? Tak, on ale... ma chyba tam coś DaVinci, czy jakoś tak to się nazywa. Tak, ale nie podoba mi się ten program, jak oglądałem z niego poradniki. Montowałem Camtasią, która też w sumie jest przestarzała. Jest, ja bardzo dawno się z Camtasii przesiadłem. Aczkolwiek w niej się jakoś tak... O tyle się w niej umiałem poruszać, że umiałem nawet jakieś tam ciekawe efekty robić, bo miałem... Camtasia tak, Camtasia była prosta. No kurde, no! Widzicie, ludzie dzwonią do Arka... Na usługę, nie? Tak, widzę, że tu Kano już przyjechał, widzi, że rzepak kosi, to dzwonią na usługę, że podjechał. Dokładnie. Ej, zrobiłbym takiego, wiesz, jak jest roleplay w GTA, to zrobiłbym coś takiego w farmingu. Serwer taki RP w farmingu, nie? Że tam przyjeżdżasz i panie, daj pan. Tylko, że to by trzeba mieć naprawdę dobre mody, dobrze dobre mody i ogarnięte osoby przede wszystkim, które tak, by naprawdę które w to, byśmy... wiesz, z taką... Tak, tak. Może nie tyle pasją, ale żeby się wczuwały w rolę dobrze. Ja generalnie zawsze moim marzeniem było zrobić save'a multiplayer, żeby po prostu naprawdę zaczynać od takiego totalnego dziada, że wiesz, masz przykładowo jakiś ciągnik, samoróbkę, nie?
i wiesz, pług jednoskibowy do niego i tam, nie wiem, 20 arów koło chałupy, no, oczywiście odpalony na najtrudniejszym poziomie safe i żeby z tego się rozwinąć, nie? Wiesz, że wszyscy po prostu we wsi by tak mieli, taką dziadówę. A później... Tylko zawsze mnie interesowało, ale to jest chyba awykonalne, bo nie ma na żadnej podstawie, nie wiem, chyba nawet nie szłoby napisać takiego skryptu. A moim zdaniem powinien to z farming zrobić, żeby szło po prostu, wiesz, dzwonisz po kombajn i ci przyjeżdża kombajn na pole, co nie? Tak, ale to... Kościć. Skoro nie potrafią głupiego pracownika naprawić, to... Kurde, tak jak na przykład na tej zasadzie w Katlu by się to dało zrobić. Bo w Katlu tak, pracownik chyba. Ci normalnie jeździ, odwozi, normalnie ci przyjeżdża na dane pole. Tak, tak, tak. No to właśnie na tej zasadzie tyle, że żeby, wiesz... Że była taka opcja, nie? Że jak nie masz tego kombajnu, albo nawet nie musi jeździć po ulicy, ale pojawia ci się na polu po prostu i kosi. Tak, na i zaczyna tak. Skoro pracownik. Dobra, ludzie, wróciłem. Okazało się, że to jest sprawa tak ważna, że po prostu musiałem cięcie zrobić. Bo. Wracamy po krótkiej przerwie. Tak. Taka ważna sprawa, że. Babcia SMS-a nie miała odczytać. I trzeba było aż 3 razy dzwonić. Nieważne. Ale na czym to skończyliśmy? Na czym to żeśmy skończyli? Marcin, szkoda mi Marcina, bo Marcin prowadził monolog, licząc na to, że dalej nagranie jest włączone. Właśnie nie wiedziałem, mówię, jak przestał ten. Jak po prostu zapomniał się i cały czas się nagrywa, mówię, kurde, będę gadał, rozmawiałem tutaj z wami. Mówię, że opowiedziałem historię tego. Jak Kopiniaka dzisiaj rano budziłem. O, to możesz opowiedzieć teraz już, powtórzyć, skoro już teraz jest nagrywanie. No, że tak powiem, wczoraj siedzieliśmy dosyć długo przy CS-ie, bo graliśmy sobie meczyka. Wcześniej, co ja robiłem wcześniej? Nie wiem. Przyczepie tu chyba robiłem. Chyba coś nie tam wiem, w przyczepach. No i, że tak powiem, ja wczoraj miałem dużo pracy, tam potem jeszcze drzewo ciąłem takie stare. No to byłem cały brudny i musiałem się iść wykąpać. No i więc jak skończyliśmy o 2 grać w CS-a, do 2:30 jeszcze z Arkiem sobie rozmawialiśmy. Mm-hmm. Poszedłem jeszcze coś tam sprawdzić, czy garaż zamknąłem i w ogóle to 2:40 dopiero zacząłem się kąpać. Jakoś mi się tak fajnie w wodzie siedziało, to do 2:30 posiedziałem w wodzie. No i zanim zasnąłem, to pewnie koło 4:00, no rano trzeba wstać, nie? No to o 6:00 się obudziłem. I jeszcze wcześniej mówił mi Kopi o 1:00, że on nie chce sobie dnia marnować, żebym rano do niego dzwonił. No to ja oczywiście, cyk, telefon o 7:00, bo mówił, żebym go gdzieś tak o 7:00 obudził. Telefon do Kopiego z tekstem: dzień dobry, dzwonię z tyle turnieju. Czekaj, jak ja to powiedziałem? Jedna szansa? Tak, jakoś tak, że dzwonię z tyle turnieju, jedna szansa. Czy zadzwoniłem się do takiego pana. I że proszę odpowiedzieć mi na jedno proste pytanie. Czynność, która wymaga krzepy. I to jest, nawiązanie do tyle turnieju, gdzie właśnie... Gdzie taki koleś tak powiedział, bo tam było... Trzeba litery wypełnić. Brakujące w jakimś słowie i właśnie było... obciążanie, a typ powiedział obciąganie i stąd się wziął ten mem, bo Kopi jest bardzo podobny do tego typa, tylko że tamten typ w tym teleturnieju jest 25 kg grubszy niż Kopi, ale na twarzy generalnie rysy są podobne, więc... No i jak przed odcinkiem rozmawialiśmy z Kopim, to Kopi mówił, że w ogóle nie pamięta tego, jak do niego dzwoniłem. Ale jest tak czasami, że jak rano właśnie bardzo to... Przecież to co ja kiedyś odwaliłem... Kiedyś pamiętam, mama mnie budziła do roboty rano, nie? Mhm. Bo ja niby miałem budzik, ale no tak trochę średnio mnie obudził akurat tego dnia. Mama przychodzi i gada do mnie. Nie, to wolne chyba było, ale jakoś rano jakąś robotę miałem. I mama do mnie... Mi się chyba śnił jakiś sen, nie wiem. Ale mama gadała, że ja rano spałem. Ona przyszła do mnie, kazała mi wstawać, żebym się obudził. I ja do niej coś gadałem, jej tłumaczyłem, wiesz co, mamo, ale do grzejników to trzeba tak śrubunki powkręcać i ona gada, co? No do grzejników tylko kluczem śrubunkowym, nie próbować żabkami, bo się zepsuje gwint. Ona tak na mnie patrzy,
Ja dalej monolog, nie prowadzę ten, że niby do niej gadam. I nic, w ogóle tego nie pamiętałem, nie? Że ja do niej jakimiś tekstami waliłem. Serio. Ona rano przychodzi, wstawa, ja to niej tłumaczę, kurde, jak się przykręca zawory do grzejników. Ja pierdzie. No to się ładnie Marcin popisał. Gdzie tu w tym pokańcu jest jakiś, powiedzmy, terminal, gdzie jest napisane, ile już jest napełnione. A z tyłu nie ma szyby za tobą? Znaczy jest, ale w tych TC-kach w tym wszystkim to jest napełnienie i tak dalej, a tutaj jest tylko głupi zegar, który nic nie pokazuje. Znaczy pokazuje w realu, ale w farmingu no to jest statyczny jakiś obraz tylko. Ale wydaje mi się, że w realu chyba byłaby kamerka, wiesz? Chyba może jest. Może być. Tutaj na górze też nic nie ma. A ewentualnie jakiś czujnik, który pokazuje ten stopień wypełnienia już, jak jest ten pipczy, czy coś robi. Pipciu? Tak. Dobra, będziemy sobie jeszcze tam tylko zawrócimy, no. Teraz pojedziemy w drugą stronę i za chwilę wysypiemy, zakończymy odcinek. O. I zwracam Marcina, bo Marcin chciał tam z Kopim CS-a sobie pograć, więc... Nie no, ty też chyba będziesz grał, nie? Znaczy ja kurakom pójdę dać. No to jak dasz kurakom? O, jakie tu jest, patrzcie. Sterowanie z tyłu. Ja tak jeszcze wracając do tego gadania przez sen, to mój wujek na przykład miał tak, że jak w nocy ktoś do niego przyszedł i ktoś do niego gadał, to normalnie jak na spowiedzi, on wszystko, nie? Wygadał. Lol. I tego w ogóle nie pamiętam na następny dzień. Ciekawe, nie? Jak to jest w ogóle... O, generalnie nie, to... Sen to jest ciekawe, rzecz, bardzo. Która... Mhm. Tak, mnie bardzo fascynuje, bo... Są te różne fazy tego snu i tak dalej, paraliż senny, co takie ciekawe zagadnienie. Tak, polecam sobie poczytać o tym. Nasz mózg jest w stanie w ogóle wykreować całkowicie jakąś inną rzeczywistość, co nie? No, to jest. Miałeś czasami kiedyś, że się obudziłeś i nie wiedziałeś, czy to jest sen. Miałeś, opowiadałeś o tym. Tak, miałem. Miałeś coś tam... Miałem też świadome sny, nie? Mhm. Też już miewałem. Miałem raz tak, że śniło mi się, że odprowadzałem koleżanki. I był to tak realistyczny sen, że ja budząc się o 4 w nocy, akurat wtedy nie byłem w swoim domu, tylko spałem u babci, to ja byłem tak porobiony, bo to było tak realistyczne, tam jeszcze w tym śnie normalnie poszedłem do swojego domu, położyłem się w swoim łóżku, zasnąłem i się wtedy obudziłem naprawdę, co nie? I to było tak realistyczne, że ja wziąłem telefon, bo w tym śnie gadałem tym koleżankom, żeby mi zadzwoniły, jak dojdą do domu, i patrzę, 4 godzina w nocy, one jakoś o 11 tam w tym śnie niby żeśmy szli, mówię, nie dzwoniły, zero połączeń, nie? Już wybieram numer, ale tak patrzę się po pokoju, że to nie jest mój pokój, że to był tylko sen, nie? Ale wtedy strasznie mnie porobiło. Jest takie, ale to dziwne musiało być. Tak. Albo rano najczęściej jakieś sny, że śni mi się, że z kimś piszę w ogóle, nie? Rano. O, dobra ludzie, wysypalimy się. A więc, jeśli ktoś obejrzał od początku do końca, to bardzo wam dziękujemy. Tak, miło, że żeście nas wysłuchali. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się filmik spodobał. Wpadajcie do Marcina na kanał. Zapraszam na kolejne odcinki. I cóż, dzięki ludziska. Trzymajcie się, miłego dnia. Pozdrawiamy i cześć. Cześć.